Witam wszystkich zebranych. Zebraliśmy się dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa. Mówić będę o Jezusie Chrystusie. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Dlaczego Jezus Chrystus troszczy się o nas? Dzieje apostolskie 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia, innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko Jezus zbawia. Jezus jest Zbawicielem. I przez imię Jezusa Chrystusa zbawieni jesteśmy. Dzieje apostolskie 16:31. Dzieje apostolskie 16:31. A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Tak niewiele trzeba, żeby być zbawionym, tylko uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. I wówczas jesteśmy zbawieni i nasz dom. Dzieje apostolskie 16:31. Właśnie przeczytaliśmy. Rzymian 4:25. Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. To Jezus został wydany za grzechy nasze i Jezus zmartwychwstał, aby dla naszego usprawiedliwienia. Jezus jest odkupicielem i zbawicielem. Jana 10:30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Istnieje ścisły związek między Jezusem a Panem Bogiem Ojcem. I tworzą jedność. Rzymian 8:35. Rzymian 8:35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Kochamy Jezusa Chrystusa pomimo wszelkich niebezpieczeństw, wszelkich sytuacji groźnych, pomimo wojny, pomimo prześladowań, pomimo katastrof. A dlaczego Go tak kochamy? Ponieważ Jezus Chrystus jest naszym Panem, jest naszym Bogiem, jest naszym Odkupicielem, Zbawicielem, jest Twórcą naszym, jest najwyższym naszym arcykapłanem. Rzymian 10:13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jeżeli wzywamy imienia Bożego, zbawieni będziemy. Imię Boże nas zbawia, ale nie możemy go nadużywać. Ostrzega przed tym Dekalog. Jana, rozdział 1, werset 1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Słowo Boże jest Bogiem. Słowo to Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest Bogiem. Istnieje wiecznie. I przez Niego wszystko się stało, czyli Jezus stworzył całe uniwersum, stworzył i nas. I Jezus jest Stworzycielem. 1 Piotra
rozdział 1, werset 18-19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. To nie złotem jesteśmy wykupieni, to nie srebrem ani pieniędzmi, to krwią Jezusa Chrystusa jesteśmy odkupieni, bo Jezus jest naszym odkupicielem. Hebrajczyków 9:28. Tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Pan Jezus po raz pierwszy przyszedł na ziemię, aby wykupić nas z grzechu, bo jest odkupicielem. Drugi raz przyjdzie, aby zabrać nas do nieba, aby nas zbawić, bo jest zbawicielem. I 1 Jana, rozdział 2, werset 1-2. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Mamy orędownika Jezusa Chrystusa. Jeżeli zgrzeszymy, bezpośrednio należy grzech wyznać Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus nam go odpuści, ponieważ z Bogiem i jest władny tego. Żadna inna osoba nie może grzechów odpuszczać. 1 Tymoteusz 2:5. Pierwszy Tymoteusz, rozdział 2, werset 5-6. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Nie ma innych pośredników. Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Pan Jezus jest drogą, prawdą i żywotem. Jezus prowadzi nas do Ojca, bo jest drogą. Jeżeli mamy Jezusa, to mamy żywot. I tylko możemy przyjść do Ojca przez Jezusa Chrystusa. Jana 10:7. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Owcami jesteśmy my, ludzie, a drzwiami jest Jezus Chrystus. Do Boga Ojca przychodzimy my jako owce przez drzwi, czyli przez Jezusa Chrystusa. Izajasz 44:8. Izajasz 44:8. Nie troszcie się, nie lękajcie się, czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami.
Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej. Bóg jest opoką naszą i ta opoka ty jest jedyna. Opoka to skała, to grunt silny. Możemy się na Bogu wesprzeć. 1 Koryntian 10:4. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Więc widzimy, że skałą, opoką jest Bóg, a tym Bogiem jest Jezus Chrystus. Czyli Jezus Chrystus jest opoką, skałą i to jedyną. Mateusz 16:13-18. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Pan Jezus Chrystus mówi, że na opoce zbuduje Kościół swój. A tą opoką jest Jezus Chrystus, czyli Kościół zbudowany jest na Jezusie Chrystusie. Innej opoki nie ma. Szymon wyznał przed chwilą, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, czyli że Jezus jest opoką. Hebrajczyków 7:17. Bo je świadectwo opiewa: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Jezus jest kapłanem według porządku Melchizedeka i jest kapłanem wiecznym. Hebrajczyków 8:1-2. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Jezus Chrystus oręduje teraz w świątyni w niebie, oręduje w kościele niebieskim. I ten kościół, ta świątynia jest zbudowana przez Pana Boga. To nie jest świątynia zbudowana przez ludzi. Hebrajczyków 8:1-2 właśnie mówi o tym. Hebrajczyków 4:16. Hebrajczyków 4:15 najpierw. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Mamy arcykapłana, który stał się człowiekiem, Bóg stał się człowiekiem i on przeszedł wszystkie doświadczenia, które mogą ludzie przejść. I on nas rozumie. On teraz, jako ten doświadczony arcykapłan, wstawia się za nami do Boga Ojca. A Hebrajczyków 4:16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę u pomocy w stosownej porze. Pan Jezus jest Bogiem, jest naszym Panem.
jest Stwórcą, Odkupicielem, Zbawicielem, jest najwyższym arcykapłanem. Przystąpmy do Niego i podążajmy za Nim do Królestwa Bożego. Obierzmy sobie Jezusa Chrystusa za osobistego Zbawiciela, za naszego Pana, bo wiemy, że nie ma w nikim zbawienia, że nie ma innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Módlmy się. Jezu Chryste, Boże nasz, Zbawicielu i Odkupicielu, Stwórco i Władco, jedyny pośredniku, oddaję Ci teraz nas, nasze rodziny i całą ludzkość pod Twoją opiekę. Prowadź nas do Ojca naszego i Twojego, do Królestwa Bożego. Amen.